Checkmate. And so darkness prevails and light expires. You need a new strategy. My move, isn't it? Huh? It's not over. Come on, that's not fair. I know I had you. Yes, you nearly did. But a game's no fun if you know where it's going. There's more to light than meets the eye. I told you. Some light comes from the past. Where am I? Ostatni świat. Witajcie z powrotem przy Kingdom Hearts 3. W poprzednim odcinku przegraliśmy. Zginęliśmy podczas, gdy bitwa się nawet nie rozpoczęła. Zostaliśmy najpierw zniszczeni przez Terranorfa, który z jakiegoś powodu istnieje, gdy istnieją też wszyscy inni Xehanorfowie. Coś tu jest nie tak. Jest zwykły, stary Xehanorf i w tym samym czasie jest jeszcze Xehanorf z przeszłości. I na dodatek jeszcze mamy Xehanorfa w ciele Tery. Tyle dziwnych spraw. Kompletnie nie rozumiem, jak do tego doszło i dlaczego tak może być, ale był on paskudnie silny i nas kompletnie rozgromił. Donald miał swój wielki moment i najwyraźniej zabił go. Terranorf podczas, gdy został trafiony przez zaklęcie Donalda, był w tej pozycji, którą zawsze przybierał w Birth by Sleep, zwykły Terra, gdy umierał, kiedy jego serce zostało pożarte. Więc możemy chyba domyślać się, że po nim już było, że już pokonaliśmy przynajmniej jego, ale kompletnie nie mieliśmy szans pojedynczo przeciwko niemu. Jednego po drugim rozwalał. Gdybyśmy nie byli aż tak zaskoczeni, może coś byśmy dali radę zrobić, ale no wyszło jak wyszło, nie byliśmy na to przygotowani i on był o wiele silniejszy, niż był zapewne też kiedyś w Birth by Sleep, gdzie Aqua dała radę go pokonać. A potem wszyscy zostali pożarci przez Heartless. Z początku myślałem, gdy to widziałem, że oni po prostu zostali porwani czy coś takiego i są teraz uwięzieni, ale biorąc pod uwagę, co się stało z Riku, który też miał swój wielki moment. Bardzo lubię ten moment dla Riku i właśnie Donalda i Goofy'ego, kiedy podczas walki z Terranorfem Donald i Goofy tak naprawdę zrobili to, do czego nikt inny nie był... Czego nikt inny w stanie nie był zrobić.
najpierw go zatrzymać, a później załatwić. No i ten moment, kiedy Riku przez chwilę poświęcił się i powstrzymywał tych Heartless, którzy połączyli siły i byli tym wielkim, ogromnym huraganem, najsilniejszym, który do tej pory mieliśmy. I w końcu też Riku zniknął, on się kompletnie rozpuścił, czy co to było. I to się właśnie stało też ze Sorą i możemy się domyślać, że ze wszystkimi innymi. Przegraliśmy, zanim wielka bitwa się jeszcze zaczęła. Ale to jeszcze nie koniec gry, bo najwyraźniej możemy coś jeszcze tutaj robić. Możemy chodzić, ale gdzie jesteśmy? I jak możemy jeszcze to wszystko naprawić, skoro jest już po nas? Czy możemy jakoś wrócić do życia? To musimy się przekonać. I znów wielki foreshadowing na początku był, gdzie widzieliśmy tą lokację na początku. Myśleliśmy, że to po prostu jakieś tam niebo, gdzie no trenujemy, gdzie walczymy z Darkseidem i mamy początek gry, tutorial. Jak to było z wewnętrznym Sory zawsze. Ale nie, to jest ostatni świat. To jest miejsce, do którego idą serca, gdy właściciele je utracą, kiedy osoba zginie, dusza tutaj idzie. Coś takiego, chyba to rzeczywiście ma być raj, niebo, albo poczekalnia. I nigdzie nic tutaj nie widać. Mamy wodę, po której możemy chodzić i od niej odbija się niebo. Wygląda jakbyśmy byli w chmurach, między chmurami, a tak naprawdę to tylko woda, w której się wszystko odbija. Woda bez koloru. Can't stay away now, can you? Huh? Hello? Kim jesteś? The name's Chirithi, and this is the final world. I'm Sora. What's the final world? There's nothing else beyond this. You've wandered here more than once before on your visits to the Station of Awakening, but I let that slide. The edges of sleep and death touch, and one can't help the occasional crossover. Wait, death? Yes, the natural end for those whose hearts and bodies perish together. But some persist and arrive here. My heart and body perished? Does that mean... Something is holding you here, refusing to let you go. You're hanging by a thread. What about my friends? I'm afraid that no one else arrived with you. And if they're not here, they're either gone forever, or they're clinging to the world you came from. I'm going back! Whoa, whoa! How exactly? You can't just wander out like your other visits. What? I told you, the other times you came here by your own choice. This time is very different. To become your old self again and return to the real world, you'll have to piece yourself back together in this world first. Ah! Why am I in pieces? What? No, not literally, of course. You're conceptually in pieces. On the inside, who knows? But on the outside, you're just fine. Oh, okay. You kind of freaked me out there. Oh, boy. Usually, only a heart can reach the final world. But since you've clearly managed to retain some kind of form, that can only mean your body was cast into this world as well. Okay, so then if I can find my body, that means I'll be able to go back? Precisely. But there's a lot of you to find. You're going to be busy. Krótka pogaduszka i już tyle wyjaśnień. Po pierwsze, rzeczywiście jest to miejsce, do którego serca podróżują. Wygląda na to, że... Zazwyczaj tylko serce się tutaj pojawia. Serca wtedy są w formie gwiazdy tutaj pokazywane. Serca, które tutaj są. Ale nasze ciało też jakoś tutaj doszło i my...
Coś nas trzyma, że nie możemy odejść. Nasze ciało jest również tutaj uwięzione i właśnie musimy zbierać kawałki samego siebie, by odzyskać swoje ciało. Tak, ci wszyscy sory, którzy tutaj są, to kawałki nas. To jesteśmy wszystko my. Po drugie, Sora już kilka razy tutaj był w tym świecie, tylko wtedy z własnej woli. Przechodził tędy, gdy podróżował do wnętrza siebie, chyba to ten Charity chciał nam powiedzieć. Czy tam Charity, nie pamiętam, zapomniałem jak się nazywa. Czy właśnie to było zazwyczaj symbolizowane tym, że Sora spada w trailerach z nieba do wody i tak dalej? Bo tak naprawdę to, że byliśmy tutaj w chmurach, widzieliśmy tylko na początku Kingdom Hearts 3. Ale w innych częściach zawsze widzieliśmy, jak Sora upadał i zanurzał się w wodzie i tak dalej. Zawsze spadał z chmur. Może to jakoś naprawdę jest połączone. Przynajmniej taką mam myśl teraz. I kolejna rzecz, w ogóle ten stworek, Charity. Nie mogę aktualnie sprawdzić nic z menu, ale ten stworek po raz pierwszy jakoś mocno łączy aktualną serię Kingdom Hearts z grą na telefon oraz z filmem, który był dodany na Kingdom Hearts 2.8, czyli Kingdom Hearts X. Gra na komórkę nazywała się chyba też kiedyś po prostu Kingdom Hearts X, czy tam po prostu Key, jak Keyblade, to X takie. A teraz ta najnowsza wersja komórkowej gry Kingdom Hearts nazywa się Union Cross? Union Cross X? Czy chyba coś takiego? Grałem troszeczkę, ale bardziej widziałem też na YouTubie podsumowania fabularne i tak dalej, bo tam no, typowa gra na telefon, czyli dużo kontentu nieinteresującego za bardzo, jak już to tylko tak trochę sobie na naciskania i tak dalej. Gra całkiem w porządku też z gameplayu, jeżeli mierzyć na grach telefonowych, ale fabułę, no i żeby obejrzeć fabułę, trzeba się mocno zagrać, albo po prostu oszczędzić sobie tego, jeżeli nie ma się na to ochoty i nie chce się grać na telefonie i obejrzeć na YouTubie, to właśnie tam zaglądałem też i no to jest właśnie połączenie teraz po raz pierwszy z tamtą historią. Historia tamtych gier zazwyczaj wydawała się być niepowiązana z tą tutaj z Kingdom Hearts od 1 do 3. Jednakże ten stworek tutaj, on, albo raczej rasa tych stworków pojawiała się właśnie w tej grze na telefon. I była ona przypisana każdemu coś znaczącemu wojownikowi Keyblade'a zza czasów wojny Keyblade'owej. Tamta gra dzieje się przed wydarzeniami z wielkiej wojny Keyblade'owej, o której dowiedzieliśmy się po raz pierwszy w Birth by Sleep. Ale o tym kiedy indziej. Aktualnie jest to pierwszy raz, że coś o tym słyszymy albo coś się dowiadujemy. No, że jest jakieś większe połączenie niż tylko ta stara historia o wojnie, prawda? No dobrze. Żeby zebrać kawałki siebie, musimy po prostu tutaj zbierać teraz te różne sory. W tej chwili jeszcze nie mówią nam ile, ale dostaniemy chyba później licznik, jeśli dobrze pamiętam. Oprócz tego, opcjonalna rzecz, możemy porozmawiać ze sercami, które tutaj są. Niektóre z nich mają więcej do powiedzenia. W formie cutsceny. Hello? Good day. Oh, cool! You can talk! You look like a person. Oh? How is it that you retain your appearance? Are you special? I'm a little hazy on the details. As are we all. So, whose heart are you? No one's anymore. They took away my name. Everything about me. No way! They couldn't have taken away your heart! Only because it pines for another. Yeah? Someone's coming for you? I cannot be certain. He's been changed beyond recognition. His heart replaced with another's. But were he to regain his old self again, he would be distressed by my absence. So I choose to wait here, where he can find me. Oh.
Good. You have to believe. Believe? Oh, you mean know in my heart he will return? Without any proof? Exactly. Believe. I thought it was all over for me. But a friend of mine looked me in the eye and said, "You don't believe that." So, who did this to you? Heartless steal hearts. So, a nobody? Somebody. Really? Well, I wish I could help, but my situation's no better. You must see to the tasks before you first. The tasks before me? There's so many. All the more reason for you to make an effort. Yeah, you're right. I just wish I knew what to do. Here you are on the brink, and yet you hold on to who you are. You possess a strong sense of purpose, and in that purpose you will find direction. Thank you. I'm really glad we met. You cheer me up. I hope that friend of yours finds you soon. Thank you. Me too. Oh, hey! If I see him, I'll tell him that you're here. What's his name? Huh? Our secret. Tajemnica, którą nawet przed nami mają. Nawet my nie mogliśmy dowiedzieć się imienia tej osoby. I to jest jedna z najbardziej interesujących krótkich scen w Kingdom Hearts 3. Tym bardziej, że można ją przegapić. Podczas mojego pierwszego przejścia w ogóle nawet nie wiedziałem o istnieniu tego. Nie wiedziałem, że do tych gwiazd można jakoś wielce zagadać. Chciałem wam to koniecznie pokazać, bo może to być wskazówka, jak będą wyglądały kolejne gry z Kingdom Hearts i jakie postacie mogą tam się pojawić. Pamiętacie może tą dziewczynę jeszcze, o której mówiono, że mieszkała w zamku Ansema? Może to ona? I też może to być połączenie właśnie do gry na telefon. Nie wiadomo, kto to jest, postać zupełnie nowa, nie znamy jej imienia, nie wiemy skąd pochodzi. Wiemy tylko, że ma zupełnie nowy głos. Zaangażowali nową aktorkę głosową, żeby podkładała głos właśnie tej dziewczynie, której serce jest tutaj też uwięzione i czeka na osobę, która przyjdzie po nią. I nie zdradzają nam imienia. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba nie ma imienia? Czy dlatego, że... Znaczy, nie ma imienia w sensie, że każdy może dać jej inne imię. Mowa tutaj o protagoniście, który... No, z którym gracz się identyfikuje. Jak w grze na telefon, właśnie Kingdom Hearts. Gdzie tworzysz własną postać i dajesz jej imię. I jest to po prostu postać gracza. Albo jest to postać, którą już znamy, która ma przyjść po tą dziewczynę i ją uratować. I dlatego nie chcą nam tego teraz zdradzać, żebyśmy robili teorię i cieszyli się na kolejne gry. Albo na DLC, nie wiadomo, może jakiś dodatek fabularny. Ale bardziej podejrzewam, że nową grę. I właśnie dlatego, że nie znamy tej postaci kompletnie i tutaj zaczęły się nagle te połączenia z tą grą na telefon i tym, co się działo przed wojną Keyblade'ową, ja myślę właśnie, że to jest postać z tamtych czasów. W internecie są dwie teorie, że albo jest to dusza i serce Awy, jednej z... Forteller, jak przetłumaczyć Forteller? Wróżbita? Przepowiadacz przyszłości? No w każdym razie tych, którzy uczyli tych wojowników Keyblade'a, którzy walczyli w tej wojnie za tamtych czasów. Ona była jedną z pięciu wybranków mistrza mistrzów,
i miała się opiekować właśnie i uczyć tych świeżych wojowników Keyblade'a. Nie wiemy, co się z nią stało i co się stało z pozostałą piątką i ogólnie wszystkimi postaciami z Union Cross. Nie wiemy. Niektóre poznajemy, niektóre postacie przypominają osoby, które są w organizacji 13. Ale o tym pomówimy kiedy indziej, chociaż możliwe, że już o tym wspominałem. Bo wiemy, że niektóre postacie są powiązane z wojną Keyblade'ów. Jak powiedział nam Xemnas. No i tu się wchodzimy na takie tory, gdzie kompletnie nic nie wiemy i tylko możemy domyślać się i cieszyć się tą zabawą domyślania. Ale właśnie chcę o tych myślach trochę powiedzieć, skoro już tutaj doszliśmy. Skoro gra już próbuje połączyć to wszystko fabularnie i tamte rzeczy się właśnie stały ważne, po przejściu Kingdom Hearts właśnie dopiero po raz pierwszy zacząłem interesować się tą grą na telefon i tą historią, bo wcześniej myślałem, że to kompletnie nie jest istotne i że nie jest wcale aż takie głębokie fabule, a jednak jest tam trochę więcej i strasznie polubiłem też tamtą historię, nawet jeżeli jest trochę odmienna i inna, z innymi bohaterami też. Ja, co do tej sprawy z Ava, ja myślę, że to akurat nie jest ta postać, tylko z jednego powodu. Bo ta postać miała już głos. To nie jest ta sama aktorka głosowa, która w filmie w Kingdom Hearts 2.8 podkładała głos Avie, czyli dlaczego mieliby dawać jej nowy głos tak nagle? Tamta aktorka nie jest aktorką, która jakoś wiele kosztuje? Bo niewiele podkładała głos? Nie przychodzi mi też powód do głowy, dlaczego nie chciałaby brać tutaj udziału. No i nie wygląda na to, żeby umarła, więc nie ma za bardzo powodów, żeby wymieniać tutaj aktorkę głosowej. Jest inna teoria, kto to może być i to jest właśnie to, w co ja bardziej wierzę, tylko nie będę wypowiadał imienia tej postaci, bo może to być spoiler, że ta postać umiera właśnie w tej grze na telefon. Jest tam pewna dziewczyna. Jest pewna dziewczyna, która w pewnym momencie umiera, zostaje zabita przez kogoś, ale nie za bardzo wie przez kogo. Dlatego teraz nie mogła też powiedzieć nam, tylko wie, że ktoś to zrobił, żaden Heartless, żaden Nobody, tylko osoba. Sprawa jest teraz tylko taka, że historia tej gry na telefon do dzisiaj nie jest skończona. Co miesiąc wychodzą nowe dodatki fabularne, nowe rozszerzenia, gdzie dowiadujemy się coraz więcej historii tych postaci, głównego bohatera. I teraz cały czas próbują dowiedzieć się, co się stało z tą dziewczyną. Jej brat, różowłosy chłopak. To było ważne, żeby wspomnieć, jaki ma kolor włosów, żebyście sami mogli teraz myśleć. I jej koleżanka z drużyny, która miała blond włosy. Okej, okay, to trochę już za dużo tutaj mówię, ale oni właśnie razem z głównym bohaterem próbują dowiedzieć się. Nie, dobra, główny bohater nie. Główny bohater w sensie, że my, gracze, bo główny bohater fabularnie nie za bardzo o tym wie. Ale próbują dowiedzieć się, co się z nią stało i pewnie dopiero za kilka miesięcy się dowiemy coś bardziej na ten temat. Ja mam takie podejrzenie, że dopiero krótko przed wyjściem następnej gry Kingdom Hearts tamta fabuła zostanie zakończona, tak żeby wprowadzić nas w to wszystko i żeby to, co zostanie skończone w grze na telefon, mogło zostać kontynuowane w nowej, pełnoprawnej grze Kingdom Hearts, coś takiego. Może wtedy wyjdą jeszcze filmy, które podsumowują to wszystko, jak było właśnie w 2.8. Tyle do opowiedzenia. To jest bardzo ciekawy moment. I bardzo chciałbym dowiedzieć się, kto jest tą osobą, na którą czeka. Okej, jest tutaj jeszcze trochę innych gwiazdek, z którymi możemy pogadać. Większość z nich nie ma do powiedzenia nic z głosem, nie dostali własnego głosu, tylko możemy czytać sobie. Po tylu długich latach służby, jedynym czego żałuję jest to, że odeszłam przed moim mistrzem. Podejrzewam, że w ogóle nawet nie zauważy mojej nieobecności. Wątpię nawet, by w ogóle zapamiętał sobie moje imię.
Jednakże, jak mam sobie wytłumaczyć to, co teraz widzę? Obrazy, którymi zazwyczaj ja się zajmowałam, pielęgnując je, teraz są pokryte wielkim pokryciem kurzu. Wydaje się, jakby rozkazał, by nikt inny, kto dla niego pracuje, nie przejął mojej pracy. Co to może znaczyć? Czy być może widział we mnie jednak kogoś więcej niż tylko jedną z wielu? Widział we mnie prawdziwą, własną, indywidualną osobę? Czy on czuje moją nieobecność? Dba o to, kim byłam? Przepełnia mnie wdzięczność, gdy myślę o tym. Muszę zadbać o to, żeby odwdzięczyć się również tą podobnymi uczuciami. Kurde, to było teraz strasznie skomplikowane. Też bez kontekstu, jak się przygotować do tego tłumaczenia. Chyba po prostu dogram wam tłumaczenie tutaj do niektórych gwiazd, bo tyle złożonych zdań mają, że nie chcę tego źle przetłumaczyć. O Boże, skoro mówisz do mnie, to muszę istnieć, prawda? Czuję świadomość albo wspomnienia, być może, uczucia. Przechodzą mi przez głowę jedno po drugim, ale żadne z nich nie odczuwa się realnie. I to było dobrze. W końcu zrezygnowałem? Żeby zapomnieć? Żeby dać temu wszystkiemu się wyśliznąć? Ale był jeden kawałek, którego po prostu nie mogłem puścić. Fragment, którego nie mogłem zapomnieć. Może to srebrne wspomnienie, ważne wspomnienie, które utrzymywane jest u mnie przez cały czas. Okej, to mogłem przetłumaczyć jakoś, ale przy tej służącej nie za bardzo mogłem. Jakieś głębokie historie tu się teraz pojawiają, na przykład domyślam się, że to była kobieta, służąca, która miała nadzieję, że po śmierci jej mistrz zauważył jej odejście i takie tam. Zostałem pokonany. To miało być to, ale po prostu odpłynąłem. A jednak część mnie zostaje, ale dlaczego? Niczego nie żałuję. Nie mam powodu, żeby trzymać się życia. Zadaję sobie to pytanie w głowie co chwilę i co chwilę od nowa. I pamiętam. Te bitwy. Czucie przyjemności. Widzę jego twarz jasno przed moim wewnętrznym okiem. W pamięci. Zawsze miał taki paskudny uśmieszek jak ja. Tak bardzo chciałbym znów złączyć z nim, skrzyżować miecze z nim, do walki. Spędziliśmy tyle lat ze sobą. Cały okres życiowy. Nie zawsze było kolorowo i lśniąco, oczywiście. Dzieliliśmy wspólnie problemy, smutek też. Ale wszystko teraz jest dla mnie drogie, każda minuta, którą razem spędziliśmy. Tyle razem doświadczyliśmy, niczego nie żałuję. Przynajmniej tak myślałem lub myślałam. Specjalne okazje może i są wartościowe i zawsze są do zapamiętania, jednakże najbardziej wartościowe są te ciche dni pomiędzy, zwykłe dni, te
tym właśnie jest życie naprawdę. Ma gość trochę racji. Tylko chciałbym jednak wiedzieć, czy to facet, czy kobieta, żeby móc tłumaczyć jakoś to odpowiednio. Czy w ogóle się liczę? Czy kiedykolwiek byłem tam? I czy w ogóle istniałem? Myślałem, że znalazłem swoje miejsce. Otoczony przez ludzi, którym zaufałem. Ale spójrz teraz, odszedłem. Ale oni dalej się spotykają tak jakby nigdy nic. Dalej żyją swoim życiem. Stół jest źle nakryty? Jest tu za dużo szklanek. O, dodali nowego członka, co? To nie zajęło długo. To było moje siedzenie. To było moje miejsce przy stole. Uderzają szklanką o szklankę z tym nowym. Jeden po drugim. Nie, to nie moje miejsce. Nigdy nie było. Że zapomnieli o nim. Ludzie, których nazwał przyjaciółmi i kimś nowym go zastąpili. Ale czy to nienormalne, że tak się zdarza? To nie oznacza, że całkowicie o nim zapomnieli i że nie istniał nigdy. Zawsze mówiłem wszystkim, że jesteśmy przyjaciółmi, ale... On... wbił mi się w głowę. No tfu. Czekaj, jeszcze raz. Zawsze, to chyba kobieta, mam takie przeczucie. Zawsze mówiłam mu, że jesteśmy jedynie przyjaciółmi. Ale jednak wbił się w moją głowę, w moje serce. Bycie razem zaczynało być dziwne, odczuwać się dziwnie. Odrzucałam go, a on nigdy nie przestawał skracać odległości między nami, zbliżać się. Zastanawiam się, jak to zobaczył, jak to czuł i jak się czuje. Co to za uczucie, które mnie przepełnia? Jest zbyt potężne. To on. Muszę odpowiedzieć. Muszę powiedzieć, co naprawdę czuję. Każdy ma swoje własne problemy. Chyba tutaj startowaliśmy, prawda? Nie zostało mi nic, co czego mogę cię nauczyć. Myślałem, że te te słowa uszczęśliwią go. Ale to smutek przepełnił jego twarz. Podzieliłem się każdą wiedzą, którą miałem. Każdą techniką. Czego więcej ode mnie chciał? Nigdy nie słyszałem odpowiedzi. Czas minął i minął. I tu jesteśmy teraz. Ale teraz, kiedy jesteśmy rozdzieleni, poszliśmy innymi drogami, myślę, że rozumiem. Chciał dokładnie tej samej rzeczy, co ja. To nie chodziło jedynie o podawanie dalej wiedzy. To było połączenie serc. Tylko teraz pytanie znowu, czy to jest po prostu mistrz i nauczyciel? I czy dzieliła ich taka więź jak ojca i syna? Ojca, czy na matkę i syna? Czy też jakiś uczeń się dobierał do swojej nauczycielki? Lub do nauczyciela. No trudno to powiedzieć, zbyt mało informacji jest. Ale mam wrażenie, że jeszcze powinna być tutaj jedna gwiazda, która ma faktycznie voice acting. Zawsze byliśmy razem. Nie mogliśmy się rozstać, nosiliśmy te same ubrania, jedliśmy to samo. Chodziliśmy do tych samych miejsc. Byliśmy idealną parą, jak chodzenie obok swojego odbicia w lustrze. Więc dlaczego to tylko ja teraz tu jestem? Znowu jest to uczucie, wzywa mnie. A teraz dzielę je i
Czuję, odczuwa się, jakby było moje własne. Zawsze jesteśmy razem. No, trochę trudno tutaj cokolwiek zobaczyć, wiecie? Ktokolwiek powiedział, że miłość i nienawiść są dwoma stronami tego samego medalu, jest kłamcą. Od sekundy, gdy nasze oczy się złączyły, minęły, gdy, no, nasze oczy się spotkały. Byliśmy na, no cały czas byliśmy razem, tak? Wisieliśmy na sobie. Pomysł nas jako przyjaciół było po prostu żałosne. Nie do pomyślenia. W końcu tutaj jestem sam. Co za ulga. Jednakże nie aż taka wielka ulga, jak myślałem. To takie dziwne. Czegoś po prostu brakuje. Czy to właśnie tak działa? Czy wracam cały czas po kolejną kłótnię? Czy wracałem cały czas po kolejną kłótnię tylko po to, żeby spędzić razem trochę czasu z tą osobą? Może nie ma czegoś takiego łatwego jak lubienie lub nielubienie, czy tam nienawiść. Serce to skomplikowana sprawa. Zastanawiam się, czy on też czuje się tak samotnie również. W końcu zawsze trzeba dwojga do kłótni. Źle przeczytałem to przed chwilą, nie że wisieliśmy na sobie, tylko że... tak właśnie chciałem to powiedzieć, tylko źle to przetłumaczyłem. W sensie, no użyłem nie tych słów. Nie wisieliśmy na sobie, tylko tak w sensie... Siedzieliśmy na sobie, że cały czas siebie wkurzaliśmy i nie mogliśmy się znieść. Coś takiego. Że bycie przyjaciółmi w czymś takim... przy takiej nienawiści, że to kompletnie nie do pomyślenia i głupie, żałosne. Okej, z tobą już nie pogadamy. Czy ty jesteś tym sercem, które ma jeszcze coś do powiedzenia? Chcę jeszcze tylko to serce, które ma coś do powiedzenia więcej. Nie ma tu już? Czy może w innym pomieszczeniu to będzie to serce, które ma jeszcze coś do powiedzenia? No to całkiem możliwe. Jeszcze przebiegnę tutaj wszystkie serca. Bo może któreś przegapiłem. Tego ostatniego teraz nie przeczytałem, ale nie miał aż tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia. Nie, wygląda na to, że wszystko już mam, wszystko obgadałem. Chyba, że tu jeszcze po środku? Nie, o to! To dziwne. Biegnę i biegnę, ale nie mogę dogonić mojego taty. A, to zabawa w chowanego. Kocham zabawę w chowanego. Odnajdę tatę, będzie taki dumny. Ale, nie mogę go odnaleźć. Podaj się, tato, wyjdź, wyjdź. Tak ciężko i bardzo szukałem jego. Czy on mnie w ogóle nie szuka? Czy to był głos taty? Słyszę jego głos. Czy to światło? Rozumiem. Może po prostu biec w kierunku światła. No boję się, że przegapi, bo to... O, tak, jest! Sora? Yes? It's me, Naminé. Naminé? I'm so glad that you managed to hold on to who you are. Why are you here? I was in Kairi's heart, but then we were struck by a powerful darkness. And I woke up here. And Kairi? I can feel her heart. She's fighting with all her strength to keep you from fading away. So the reason I retained my form in this place... It's because she's holding you together. Go to her. I'm trying, but what about you? I can't just leave you stuck here. It's okay. Really? Kairi is where I came from.
So when she's safe again, Kairi is where I'll return. Naminé, I know that I'm supposed to thank you. The datascape doesn't count. I need to say the words myself. But not like this. You and Roxas can't tell me you're okay with this. I know how much you're hurting. I felt that pain through Roxas. He's the one they all miss. It's not me. Wrong! What about me? Kairi, Donald, Goofy, the King? Roxas too, he misses you. And someone else special I know won't let you down. Sora, thank you. Well, then I'm gonna go save Kairi, so at least you'll be free of this place. Okay? Oh, wait. Huh? While sifting through memories, I spoke to Terra, the Keyblade wielder you've been looking for. He has a strong will, and it keeps him tethered to the Realm of Light. I'll try tracing that connection. Maybe that'll be enough to tip the scales in the other direction. Huh? Let's just say I've got your back. That part of you? It reminds me of Kairi. Thanks, Naminé. Oh! That's not the official thank you. Well, see ya! Be careful. I to był ten ważny moment, który można było przegapić. Coś mam przeczucie, że jej gwiazda pojawiła się dopiero teraz, gdy zebraliśmy wszystkie Sory, wszystkich Sorów tutaj. Widzimy, że Sora odzyskał już trochę swojej twarzy, trochę swojej formy. I teraz dzięki Naminé dowiedzieliśmy się, że to z powodu Kairi. W ogóle Sora może się jeszcze trzymać w takiej formie. Czyli jednak dotrzymała słowa, mówiąc, że to ona teraz będzie broniła Sory. Że ona go tym razem uratuje. Uratowała go. Tylko nie wiem, jak to kompletnie działa, że jej wola może coś takiego zrobić, ale no tu mamy potwierdzenie teraz. To bardzo ciekawe. Tym bardziej, nawet jeżeli serce jej się uwolniło od Kairi i jest tutaj same, to jednak Kairi musi tam gdzieś jeszcze być. Tak zapewne pozostali nasi przyjaciele. Musimy ich wszystkich przywrócić. I sami też wrócić. To będzie bardzo ciekawe. I wtedy uratujemy Roxasa, Naminé i Terę, o którym właśnie ona też przed chwilą wspomniała. Że miała szansę się z nim skontaktować. Że nadal ma silną wolę i trzyma się Świata światła. Czyli jeszcze może być szansa nawet na uratowanie jego. Bardzo dobrze, tylko jestem teraz ciekaw, kim jest ta specjalna osoba i dlaczego wymienił Sora tą osobę jako kogoś specjalnego, kto też by się cieszył na uratowanie Naminé. Przecież wymienił wszystkich oprócz Riku. Czy tą osobą naprawdę jest Riku? Bo w końcu on też ją zna i czy oni próbują tutaj shipować teraz oficjalnie Riku i Naminé? To jest trochę nie dziwne, nie mówię, że mi nie pasuje. Jak gra tak mówi, to okej, ale tak to trochę tak nagle. Data, nie data Riku, tylko replika Riku z Chain of Memories to co innego. Tam bym bardziej uwierzył, ale zwykły Riku? Dobra. Nie ma na co narzekać. Tym bardziej ja nie jestem osobą, która by narzekała na coś takiego. Po prostu zaakceptuję to, skoro Nomura myśli, że to w porządku. No proszę.
Forteca w chmurach, gdzie jest sporo różnych sor, których możemy w różnych dziwnych miejscach i pozycjach i rzeczach złapać. Robią różne rzeczy, które my też mogliśmy podczas gry robić, przeżywają całe swoje życie na nowo. To jest ten moment, kiedy widzisz, że wszystko, co przeżyłeś przed oczami ci nagle przelatuje jak takie podsumowanie, montażyk. Ale to zobaczymy dopiero w następnym odcinku i teraz mamy pokazane, że musimy zdobyć jeszcze zaliczoną, określoną liczbę naszych kawałków serca. Zelda się z tego robi. No i koniec końców wyszło, że z tych wszystkich serc, które przed chwilą słyszeliśmy, tylko do jednego, czyli tego pierwszego, który czytałem, musiałem wam jakoś dograć dodatkowe dialogi, bo tyle błędów robiłem. Przy pozostałych jakoś tak na żywo mogłem się domyślić kontekstu i jakoś tam reagować na to, tylko przy tej właśnie służącej. Z początku nie rozumiałem, o co chodzi, to musiałem tam trochę zmienić, ale dobrze. Jeżeli się wam podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku uratujemy wszystkich naszych przyjaciół, miejmy nadzieję. Na razie. Cześć.